Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed 2015. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Spróbuję troszeczkę Skyline'a zrobić bardziej na przyczepność, może będzie mi się nim lepiej jeździło. Znowu mi się te asysty tutaj powłączały, tego bardzo Lucek nie lubi. Nie wiem, co to zmieni. Ciężko wyczuć ten tuning tutaj, to ustawienie, dostrojenie samochodu, ale strasznie mi się podoba to auto. Wyobrażam sobie, że gdybym siedział za jego kierownicą, to bym widział to, co w samochodach bardzo lubię, czyli widziałbym tą maskę. Nie lubię na przykład aut, wsiąść sobie do takiego jakiegoś samochodu małego, takiego chrupka, i w moim starym Passacie zresztą była ta maska tak skoszona w dół i w ogóle nie było widać, mimo że ona trochę długa była, no nie? I nie było jej w ogóle widać, jak się patrzyło przez szybę. Po prostu jedziesz i jest szyba, jest od razu asfalt. Więc to nie było fajne. A na przykład lubię w Passatach B5, w Audicach, szóstkach, A4, B6 oczywiście. Lubię to, że po prostu widać tą maskę, ta maska jest dłuższa, jest pod innym kątem i widzę, że jakbym wsiadł do takiego Skyline'a, to oczywiście chodzi o to, aby też nie ograniczać jakoś pola widzenia kierowcy, no bo jeśli maska jest zajebiście duża, no to z przodu nic nie widać, no nie? A to też jest ważne, żeby coś tam widać było. No więc myślę, że w Skyline'ie jest to dobrze, nie siedziałem w nim nigdy, muszę się przyznać, w R34. Ale podejrzewam, że naprawdę to daje niezłe wrażenie jazda takim autem i tak jak wspomniałem, to, że ja lubię ogólnie widzieć maskę. Może to takie zboczenie albo coś, nie wiem czemu o tym mówię, ale tak chciałem się z wami podzielić pewną taką refleksją. Mam powiedzmy takie wyobrażenie o tym, jak siedzę sobie za sterami takiego Skyline'a i sobie po prostu nim jeżdżę i widzę tą maskę. No dobra, co my tu mamy? Mamy tutaj kilku przeciwników, zarobimy tutaj 8000 dolarów. Chcę testowo sobie pojechać ten wyścig ze względu na to, że no dopiero coś tam zmieniłem w tym prowadzeniu samochodu. Nie jestem pewny, jak to dokładnie wpłynęło, ale może udało mi się ograniczyć strasznie bujanie tym samochodem. Ciężko go opanować podczas driftu. Nie jest to taka łatwa sprawa, ale myślę, że to też jest, no bo każdy samochód tutaj prowadzi się inaczej, no i trzeba do tego troszeczkę przywyknąć. Może zmienić troszeczkę styl jazdy, no na pewno też. Wiecie, czego mi tu brakuje? Że nie można zmienić końcówek wydechowych, przynajmniej w Skyline'ie. Ale słuchajcie, są już pierwsze screeny odnośnie neonów w tym NFS-ie, że one będą. Ale ja myślałem, że to będzie taka lipa. W sensie, że to będą takie po prostu podwieszane, jak w Undergroundzie, słabe neony pod po prostu autem. A tu się okazuje, że to będą takie neony, ale nie, to będą takie po prostu, to będzie takie dodatkowe oświetlenie samochodu przy progach, przy zderzakach w postaci LEDów. I moim zdaniem wygląda to naprawdę bardzo obiecująco i taki tuning może być niesamowicie ciekawy. I cieszy też fakt, że właśnie twórcy dodają do gry takie rzeczy, ojej, że będzie można jakieś po prostu nowy tuning prowadzić do samochodu, wizualny. Ja strasznie lubię wizualnie tuningować samochody. Osiągi też są ważne, no bo fajnie, jak się jeździ tym autem szybciej. Ktoś mi pisał pod ostatnim filmem, że fajnie by było, jakbym zamontował tutaj proste opony do tego Skyline'a, bo być może one bardziej pasują. Wiecie, czego mi jeszcze tutaj brakuje? Że na przykład gracze, którzy stworzyli sobie już jakieś tam malowanie do tego Skyline'a, że nie można jego sobie pobrać i zastosować w swoim Skyline'ie. Na przykład chciałbym, aby ktoś, jeśli mnie ogląda teraz, z osób, które grają w tego NFS-a już, że na przykład udostępniają mi takie swoje malowanie i ja je akceptuję do swojego wozu i ktoś może się w ten sposób poczuć wyróżniony, że na tym odcinku jest jego malowanie, a ja jednocześnie będę miał fajne malowanie. To by było fajne, to by naprawdę było fajne, myślę. Konkurs driftu, czyli coś, z czym nie poradziłem sobie ostatnio. Nie jest zbyt rozsądnie jechać tutaj z samochodem, którym driftować nie za bardzo potrafię. Nie za bardzo potrafię. Ale no zobaczymy, co się stanie. Ojej. Oj, strasznie tutaj te FPS-y. No to są z poprzedniego odcinka, pamiętamy. Ojej.
Oni tam już mają po 2000, a Lusek co? 400 punktów. Jestem szósty. Straszne. Jej, Jezus. Nie, to nie ma sensu. Chodźmy coś zrobić z tym autem. Skocz do garażu. Trzeba... Co ja bym tu zrobił? Gdyby to była Forza, zmieniłbym napęd tego samochodu na tył. Ale to nie jest Forza, więc musimy coś tu pokombinować. Koniecznie chcę, żeby ten samochód ładnie latał bokiem. A reakcje na ruch, kąt, myk. Asysta bez asysty, asysty mnie męczą. No i zobaczymy teraz, czy mi się uda. Właściwie powinienem troszeczkę podriftować tym autem na tych serpentynkach, zanim wejdę do tego wyścigu, i tak sobie zrobimy. Wyścigu, czy powiedzmy wydarzenia. Trzeba się nauczyć driftować. No bo inaczej tego nie przejdę, to jest trudne. To jest misja u Amy, a one charakteryzują się tym, że są naprawdę wymagające. I trzeba sobie jakoś z tym poradzić. Dobra, ona jest tutaj, są... Tylko się tepnę tu, żeby już być na tym miejscu. Zrobię sobie kilka takich okrążeń i zobaczymy, jak mi pójdzie. Mam już tutaj fajne części zainstalowane do mojego Skyline'a, więc on naprawdę powinien ładnie... O, fuck, ale mnie rzuciło na początku. O Jezus, co się z tym autem dzieje? Lel. Ależ, ale dziwnie. What the fuck? Co to jest? Wiecie jak... Ależ dziwnie, on tak... Ale... O mój Boże, to jest ten efekt, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. Że auto tak... jedziesz na przykład prosto i nagle auto tak... na bok zaczyna rzucać. A to jest takie dziwne. Tak jakbyś jeszcze nie wyszedł z driftu, ale wyszedłeś. Ojej. Ale myślę, że można to jakoś okiełznać i... A dzięki temu... Dzięki temu uzyskuje się... Można uzyskać spore kąty podczas driftu. Więc myślę, że uda się zdobyć określoną ilość punktów. Czy też mi przeszkadza to, że tu będą te boty. No i ich na początku trzeba po prostu chyba wyprzedzić, żeby nie obijać się o nich. Oni też z tego driftu jakby potrafią wyprowadzić, wytrącić. Z tym trzeba dealać. Oni się tak tutaj śmiesznie pojawiają. Nie ma ich, nie ma i nagle się pojawiają. To tak mi trochę nie pasuje. Ale skumajcie teraz. To jest zgoła inaczej, nie? Zobaczcie w ogóle, jak te koła z przodu są pod jakim kątem skręcone. To jest masakra. Ładnie to wygląda, nie powiem. Ale bardzo ciężko się przyzwyczaić. Przed chwilą ten Skyline prowadził się zupełnie na... O kuźwa! Zobaczcie, ile punktów na pierwszym drifcie. 35 tysięcy. Ja dziękuję. O kurde. A oni po 12, a wtedy pamiętacie, miałem 400 punktów po przejechaniu tego dziadostwa. Pierwszego driftu. O kurde. A teraz jest ogólnie ciężko sterować tego Skyline'a, ale jak już się wejdzie w ten drift, to już łatwo go jakby odpowiednio prowadzić. O, może tak. Tutaj dosłownie jak w Tokio Drifcie. Nie wiem, czy wy to widzicie na YouTubie, czy to będzie widać na YouTubie, ale tutaj naprawdę te FPS-y spadają. I widzieliście przed chwilą, jak jechałem sobie w jeździe dowolnej, to tego nie było. Nie było tego czuć, nawet w ogóle nie było spadków FPS-ów. Ale gdy pojawiły się samochody, te boty po prostu, no to już zaczęło się dziać jaja. I spadają naprawdę, spadają te FPS-y. Dobra. No nie wiem, czy tu nie za duża prędkość, ale ładnie się zbiera ten Sky, co? Pchają się tam, ale nie mają szans, kurczę. Teraz normalnie każdy... Ja mam wrażenie, że ja mogę każdy kąt zrobić tym driftem. Tym Skyline'em. Zobaczcie, co tu się dzieje. Mam teraz takie slow motion. mogę odpowiednio samochód kontrolować. Ale zobaczcie, ile punktów Lucek zdobywa. To jest nieprawdopodobne. Dziwnie rozpocząć ten drift i odpowiednio wejść może bokiem w zakręt, ale jak już jesteś na odpowiednim... pod odpowiednim kątem, jeśli wchodzisz już w ten zakręt, no to jest slajdzik, to teraz tylko odpowiednio samochód trzymać, nie? Zobaczcie, że ja mam o 100% więcej punktów niż konkurencja.
Właściwie to najlepiej chyba w ogóle puścić ich przodem. Niech oni sobie tam jadą, niech się tam między sobą rozbijają, niech mi nie przeszkadzają. Bo oni mają w dupie, czy ja driftuję, czy mi idzie dobrze, czy mi idzie źle. Zawsze się o mnie obijają, a jak wiecie z poprzednich odcinków, nie raz o tym mówiłem. A po prostu ważą minion, to nie da się ich zramować, zepchnąć, cokolwiek. A oni mogą. No właśnie, ciekawe czy za ilość punktów dostaje się więcej reputacji. Czy jeśli wbiję na przykład 6 milionów punktów na tym drifcie, to czy dostanę na przykład 3 poziomy? Nie wiem, nie wiem. Zostało 18 sekund, no jestem raczej niekwestionowanym zwycięzcą tym razem. Mam dwa razy więcej punktów niż przeciwnicy. I Skyline, o kurde. Skyline tym sposobem stał się najlepszym samochodem do driftu nagle. A przynajmniej takim autem, które zdobywa najwięcej punktów na drifcie, bo jak mówię, ciężko jest wejść w odpowiednio w ten drifting, w odpowiednio w zakręt. Dobra, no dobra, zobaczmy sobie teraz na mapkę, co my tu mamy jeszcze do zrobienia. Tu mamy wszystkie te wyścigi pozaliczane, sporo się tych eventów tutaj pokazało. Co to tu się pokazało? Tu mamy coś nowego. Za 8000. Nie, co to mamy? Driftowy pociąg. Jezu, jak ja tego nie lubię. Ale spróbujmy. Zobaczymy, jak będzie się driftowało w kanionach. Czy rzeczywiście lepiej? Na pewno punktu będzie więcej, bo kąty można robić teraz niesamowite podczas tego driftingu. Myślę, chociaż ciężko to stwierdzić, no. Ale myślę, że to za sprawą kąta skrętu, który został do maksa podkręcony w tym Skyline'ie. Nie wiem, bo to naprawdę ciężko wyczuć w tym NFS-ie. Trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić na ten tuning. A też myślę, że no to jest gra arcade'owa i nie ma się co tutaj spodziewać jakiegoś tam niesamowitego odwzorowania tych powiedzmy ustawień, tak? O, to mnie trochę zepchał. No widzicie, oni się tak cholera spychają strasznie. I to nie jest fajne. Dlatego najlepiej chyba trzymać się przodem. Ale znowu jak za daleko odjadę, to oni mi nie dogonią. Chociaż mają dosyć dobre auta, powinni jakoś tam się zbierać z tyłu. Ale o, już odstają, gdzieś tam się ramują między sobą. No nie powiem, ładnie. Tam w mieście było troszeczkę ciasno. Może dlatego mi tak nie wychodziło do końca. Ale tutaj widzę, że jest, że są te zakręty gładsze i ten Skyline naprawdę. O, fucking shit, co to było? Jechał bot jakiś. Ale to było dobre. Uratował mi dupę. No dalej, 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 wchodź w ten drift. Ciężko mu wejść. Fajne to było. Jadę sobie między rozwalającymi się samochodami. Dobra, słuchajcie. O, większy kąt. Okej. Okay. Prawie do zera się zatrzymałem, Skyline i tak dalej w drift wchodzi. 170 tysięcy muszę zdobyć. Trzeba troszeczkę ładniej tutaj. No i patrzcie co oni robią. Ja dziękuję, już nie zarzucę dupą. A oni oczywiście, tak, bokiem jeszcze. O, ależ kąt. What the fuck. $72,000, ładnie. Okej. Okay. I dalej Skyline. No co oni robią? Ja! Już myślałem, że tu koniec jest. Ile tych checkpointów jeszcze? Cholera! No, to jest najgorszy chyba tryb, jaki można grać w tej grze. Nie dość, że mamy grać zespołowo, jechać zespołowo, to jeszcze oni się tak strasznie spychają. To ma być driftowy pociąg, to ma być drift synchroniczny, serio. Właśnie, ale ciekawe, to chyba ma sens tylko jak się jedzie w multiku, ale znowu w multiku jak jedziesz drift synchroniczny, to są te boty i wtedy one jeszcze bardziej przeszkadzają, bo dochodzą lagi i tak dalej. O, man. No zobaczcie, no kurde, i następny, jeszcze niech się zderzają. Powinni hamować, no. Jak jedziemy tu zespołowo i zespołowo zdobywamy punkty, mam jakiś tam target do osiągnięcia, no to
Bezespołowo, a nie się spychamy. Hamujemy, żeby nikogo nie lamować. Ja też bym hamował, gdyby oni hamowali. O, ale tu ładnie zarzuciło. Podoba mi się. Okej. Oj. Dziwne to było, tak mi zaczęło dupę strasznie rzucać, ale pożądany efekt, no bo dzięki temu też mogę duże kąty uzyskiwać podczas driftu. Tu mi tak nie pykło trochę, też przez tych gamoni. O, dobra, ostatnie metry, myślę, że powinienem się trochę skupić. Jeszcze jest trochę tych checkpointów. No. Ja mam, oj. Cholera! Chyba nie pyknie. No, trochę mi brakowało. 1000 dolców tylko. Osiągnąłem nawet nowy rekord, ale strasznie nie lubię tego trybu. Naprawdę, jeśli będziecie grać kiedyś w tego NFS-a, wspomnijcie moje słowa. Chyba że te boty zostaną jakoś naprawione, bo obecnie to jest kaszana, no. Nie da się razem tutaj jeździć z nimi. Tu mamy jakąś akcję od Robin. No, ale musimy ją najpierw odwiedzić. Zobaczymy, co od nas chce. Znowu, ostatnio się pokłóciła troszeczkę ze Spike'em, tym gościem, który nie umie driftować. Jest taki, ej, ziomek. Jest taki ziomek. Yo, ziom, spisałeś się najlepiej. Wbijamy. No, to jest ten właśnie taki młody niby koleżka, taki o niby z karierą, z przeszłością driftową, raperską. Mój skyline się rozwalił o bramę w cutscence. They're just regular guys like you and me. So weird. They just hit me up like 2 minutes ago. Oh. Damn. Real cute. Watch this. Risky devil hash coming right out. Whoa. Cook put us up to it. Oh, really? Piggy masks? What are you trying to say? Honestly, you're the designated buyer of the pizza. What can I say? These are the guys I want to do to me. What's up, dude? Seen your moves. Killing it. True that, bro? Yeah, but if you're serious about mobbing with these dudes, you gotta get more street cred. You gotta bust up that chassis. Yep. Destroy those wheels. Bang limiter and shred those tires. Yeah! Yeah. You think you're ready for that? Oh, yeah. Sit down. Wow! Jakaś nowa ekipa. Wow! Czyli to są ci ramerzy, z którymi robię zawsze drift synchroniczny. Miło was poznać! Szkoda, że nie ma możliwości obicia tutaj mordy tym typom, bo chętnie bym to zrobił. Czy jechałeś już tą trasę, albo nie? Wiesz, to chyba nie jechałem. Więc zobaczmy, co ty tam ode mnie chcesz. Ej! Hej! Widzicie ten obszar tutaj? To wygląda tak, jakbyśmy tutaj później mogli gdzieś sobie pojechać. Nie? Gdzie tak? O, tutaj coś jeszcze jest takiego, prawda? Myślicie, że ta mapka zostanie jakoś rozbudowana? W ogóle wydaje mi się, że ta mapka NFS-a jest odrobinę za mała. A zobaczcie, co tutaj jest. Tutaj jest coś a la lotnisko? Ha, wyścigi drag? Może. Coś takiego być. Tutaj widzę, dwóch graczy się ściga gdzieś. No ale na razie multikiem się nie zajmujemy, zajmujemy się karierą. Ej, what the fuck? A co to jest? Konkurs driftu. 8000. No dobra, pojadę sobie to. Spike'a załatwimy za chwilę. Podoba mi się, znaczy z jednej strony podoba mi się to, jak Skyline driftuje, a z drugiej strony jest ciężko. Podoba mi się, bo dużo punktów się zarabia i można duży kąt uzyskać. Ale jest ciężko go w ładny drift prowadzić. No, to jest też, mówię, kwestia może przyzwyczajenia. Ja tak skaczę z samochodu na samochód, a powinienem może na jednym się bardziej skupić. Jednocześnie jestem troszeczkę zaskoczony faktem, że udało mi się... Udało mi się stuningować Skyline'a na maksa. Tam za chyba 180 tysięcy dolarów, jakie mi zostały. No ale tam była jakaś zniżka, pamiętam. Chyba 15% akurat wtedy, kiedy
kupowałem te części. Zamknij się, driftuję teraz, nie widzisz? No nie widzisz, w sumie bo dzwonić. Ale może mój telefon ma kamerkę czy coś, nie wiem. Dobra, driftujmy. Proszę, ej, zobaczcie, kurde. Wystarczyło skręcić kołami w lewo i Skyline po prostu, no led, zabijał chyba wszystkie muchy boczną szybą, no z taką prędkością. Nie fajnie, nie fajnie. O, wow, 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 wow. Tak, gdzie mrygasz awaryjnymi? Przecież to on mnie zderzył. No, on powinien się zatrzymać i ewentualnie naprawić mi samochód, jakbym się gdzieś tam uszkodził. Tak mocno się nie uszkodziłem, no ale dobra. I ta... No! Ja to się przygotowuję do ładnego wejścia, a ten cwaniaczek w, co prawda, ładnym Chevrolecie mnie tutaj ramuje? O, nie. I wybił mnie w ogóle z całego flowu. Ja już tutaj miałem te dwa zakręty obcykane, a co? Ale dobra, tu jest w sumie troszeczkę rywalizacja, no bo tutaj liczą się punkty. Największa ilość zdobytych punktów przez każdego z uczestników, więc ja może się troszeczkę naprzód wysunę. Fuck, znowu ten zakręt, gdzie poległem. Tu nie ma opcji, tu trzeba na ręcznym, no. Chociaż oni to jakoś inaczej po... fuck! Oni to inaczej chyba trochę pokonują. No spojrzyłem się... Spojrzałem się... What the fuck? Spojrzałem się na chwilkę do tyłu i już lipa. Ja tu też driftuję, a oni się spychają. A cholera! Oj, teraz mam flow, teraz mam... zajebisty flow, a nie. Tamten mi się wepchał i o... zrobił mi problem. Ile mam punktów? Prawie o 100% więcej. No to świetnie, świetnie. No, driftuje się dosyć ciekawie tym Skyline'em. Dziwne. Z samochodem z napędem na 4 koła. Ale okej, powiedzmy, że mam zajebistych tunerów, którzy przerobili tego Skyline'a tak, aby ładnie rzucał dupą. Z przodu jedzie Ferrari F40. Najdroższy samochód w tej grze jak na razie, no bo ponoć tych aut ma być tutaj więcej. Ojej! Nie tak. Skania ich zupełnie w drugą stronę dupę odwrócił. O, ściana! Och. Dziwnie. Ale leci, leci jakoś. Wow! Ile mam punktów? No chyba wygram. Chyba nie ma opcji, żebym przegrał. Udało się. 8 tysięcy. Zawsze to coś. Jak nie mam w ogóle tej kasy. Nie patrzę na kasę. Teraz Skyline'em wszystko wygrywam. Chociaż zrobiłem jedną misję Waymi, więc nowe części powinny się odblokować. Wartołoby je zainstalować. 120 tysięcy. Ludzie. Ale tutaj widzę, jest coś, co mogę zrobić. Jest to bączek, którego można zaliczyć. Muszę tak ładnie tutaj sobie wjechać między te światełełka. Tokyo Sushi tutaj jest. I tada! Zaliczone, prawda, czy nie? No nie zaliczone. Rób tego bonkala tu ładnego. Dobra, teraz zaliczone, pięknie. No i tu mamy coś ciekawego. Zobaczcie, że przy tym wyścigu, czy co to jest, jakimś evencie, on jest tutaj. Jest jakaś ikonka DC. Co to może znaczyć? Nie mam pojęcia, ale to jest poziom niski, więc nie wiem. Może ktoś mnie pokona? Nie mam nikogo w moich znajomych. Ile się tu kasy zdobywa? 2000, to nie warto nawet jechać. Tu mamy jakąś akcję od Robin. Właściwie to jest niedaleko. O, 12 tysięcy. Jest to niedaleko, więc mogę sobie tam podjechać. Widzieliście w poprzednim odcinku te bodykity do Skyline'a? A one nie były za ciekawe. Postanowiłem zrobić sobie Skyline'a Nismo z tych części, które są tutaj dostępne i z których bez problemu da się zrobić właśnie tę wersję. I moim zdaniem wygląda on o niebo lepiej niż taka szeroka, poszerzona dupa. Bardzo, bardzo mi się podoba ten pakiet Nismo. I myślę... podoba mi się, wiecie czemu mi się podoba? Podoba mi się z jednego powodu, bo
W Need for Speed World, w którego dużo grałem, właśnie był Nissan Skyline w wersji Nismo i był to jeden z najlepiej przyspieszających samochodów w grze, którym ja uwielbiałem jeździć, bo po prostu wymiatał, nie trzeba było używać tych wszystkich power-upów, które tam były, typu Nitra, Moloch i tak dalej. I ja się po prostu wtedy zakochałem, strasznie dużo wyścigów nim przejeździłem i dlatego mi się podoba ta wersja teraz. Oczywiście sposób prowadzenia samochodu tutaj, a w Need for Speed World nie ma nic wspólnego ze sobą. To jednak wygląd jakoś przywołuje te fajne wspomnienia związane z tym autem. No to jest sprint, ja nie wiem czemu ja tu driftowałem. Ale to jest samochód zrobiony na drift. Troszeczkę źle, ale nie powinienem się takim autem tu ścigać, no ale myślę, że... Ojej! Woo! Widzieliście to? Milimetry, nie wiem jak ja się tam zmieściłem, ale się zmieściłem. Ciężko opanować to auto. O, w drugą stronę. Ktoś tutaj z przodu ładnie pruje, nie wiem co to za auto. A, to jest Subaru albo Toyota. Ale rzuca, strasznie. Chyba na wyścigi będę musiał zupełnie inny samochód zrobić, bo jak do tej pory, no Skyline'em chyba mi się najlepiej driftuje. Zresztą, wszystkie samochody powinny być w tej grze na drift zrobione, bo gripem, samochodem, który jest totalnie na grip zrobiony, nie da się w ogóle fajnie jeździć. Jest to nudne, jak mówiłem w kilku poprzednich odcinkach. Ile tu mamy jeszcze checkpointów? 18 na 20? To już koniec jest! No shit! Ależ trudny wyścig. Dammit, nie, ja tu zmieniam samochód. Tylko na co tu... Myślę, że można wziąć BMW-kę. Nie wiem, na pewno mam jakieś auto. Zresztą mogę kupić nowe i stuningować. Why not? Skoczymy do garażu. Będzie trzeba to powtórzyć, ale mówię, samochód musi mieć lepsze osiągi. Znaczy, Skyline ma dobre, ale on jest... Mi się nie fajnie jeździć na drifcie. Mi się nie fajnie driftuje. Ja nie chciałbym, aby to auto... Zastanawiam się nad tym Mercem jeszcze, czy go wziąć. Nie chcę, żeby to auto było do czegoś innego. Driftuje mi się nie fajnie, więc tak do driftu zostanie. Zobaczmy sobie, wybierz auto. Myślę, że ten Mercedes będzie spoko. Nie. Weźmy sobie... Zobaczę, czy tylko wszystkie części mam tu zainstalowane. Tym autem też mi się fajnie driftowało, ale to co robi Skyline, takie kąty, tyle punktów zarabia nagle. Tutaj jednak ten kąt jest istotny. Pamiętam, że w Mercedesie tak nie do końca mi się dobrze driftowało, bo on tych kątów takich dobrych nie potrafi utrzymać na zakręcie. A jednak Skyline jak leci tym bokiem, miodzie. Tylko no mówię, czasami ciężko jest tak go ładnie wprowadzić. Mercedes taki nie jest. Tu już Skyline'em bym zrobił 360, jakbym tak ostro skręcił. Ktoś mi pisał w komentarzach, Lucek, nie jeździł już tym Mercedes. A ja mówię, nie, będę jeździł ile chcę, bo tak. O, i tutaj jest zupełnie inna jazda. I ten drift jest taki bardzo spokojny, nie jest taki hardkorowy jak w Skyline'ie. Jest też do wyczucia łatwy. Może w Sky'u nie był taki łatwy do wyczucia, ale ja już się go w miarę nauczę. Dobra, koniec tej gadaniny. Tu mamy jakąś pętlę do zrobienia, ale olać to. Idziemy do Robin i... Gdzie ty jesteś? Tutaj. Nie mogę już tego wyścigu jeszcze raz pojechać? Dobra, to ostatnie podejście. Tu mamy za 12 tysięcy. Konkurs driftu, serio? Dobra, ja to zaliczyłem. A! Jeden za wszystkich. No właśnie, tu mamy sprint i ciągle mogę go pojechać za 12 tysięcy, mimo że nie jest to już misja u Robin. Ja jestem ciekawy, czy po tym jak przejadę ten wyścig, czy jeszcze będę mógł go pojechać za 12 tysięcy. Bo jeśli tak, to będzie to pierwszy wyścig, w którym po przejściu jakby fabularnej części tego wyścigu, będę mógł zarabiać tak dużo kasy, o to mi chodziło. Zobaczymy. Lecimy. Ojej, zmieniaj ten bieg! What the fuck? To nie jest skrzynia manualna, hej! Nie chciał mi zmienić biegu, hej no! Oszukują, ktoś mi zcheatował samochód. Dobra.
Ouu! Jakiś idealny moment, nie wiem, coś tam osiągnął. Nie wiem, o co chodzi w tym idealnym momencie, ale to jest chyba jakieś połączenie wszystkich rzeczy, czyli jakiegoś tam ślizgu z driftem. I dzięki temu dostajemy tam jakąś reputację za to, coś takiego, nie jestem pewny. Dobra, niebanalna znajomość trasy. Przejeżdżam drugi raz, jest już dużo lepiej, wiem jak tutaj wejść. No, to też jest istotne, żeby znać te wyścigi. Aaaa, jedź! Nie! O, oh, fucking shit. Ile tu tych punktów? Dobra, jeszcze może zdążę ich wyprzedzić. Mercedes dużo fajniej przyspiesza, a właśnie, może mi się odblokowały nowe części dla Skyline'a i będzie mi się lepiej nim jechało. Tutaj zaraz będzie meta, spadaj ty. Nie! Cholera! Ja cię nie mogę, fucking shit, jeszcze raz. Kręcaj, rzeszt, kurde, skręcasz do maksa w lewo, i przed całą metą the flow, man. Tym razem się na pewno uda. Wow. Wypieprzaj stąd. Wypier... Ciężko tu w ogóle trafić w drogę. Jak wychodzisz z liftu, jak wychodzisz z zakrętu. Gazu, 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 niech się tam rozwalają, cholera, między sobą. Zaraz się im włączy, im się zaraz włączy sztuczny ketchup i będą mnie doganiać tak sztucznie szybko. A jeszcze policaje, no. Dobra, pykło. Okropne to było, okropne. No ja na pewniaka wbijam sobie w Mercedes i jestem pewny, że tu przejadę za pierwszym razem bez problemu, 12 tysięcy w kieszeni, sud, git, majonez. A się rozwalasz o każde... w każdym możliwym miejscu, gdzie da się rozwalić. O. Dobra, tu mam jakąś... a właśnie, miałem sprawdzić, czy teraz będzie można w tym wyścigu jeszcze 12 tysięcy zdobyć. Wow! Ten wyścig można powtarzać i za każdym razem dostanę 12 tysięcy. To jest pierwszy taki wyścig, gdzie naprawdę tak dużo kasy zdobędę. Więc wow, będę mógł normalnie sobie teraz kasiorę farmić, jak to się brzydko mówi. Gonią mnie policaje, ale ja już sobie z nimi tutaj poradzę. Bardzo, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Udało mi się ogarnąć Skyline na drift. Udało mi się przejechać najbardziej opłacalny wyścig i wygrać go za którymś tam razem. No i myślę, że odcinek zaliczony do udanych z tego względu, że większość rzeczy udało się ładnie pozaliczać. Między innymi jestem zadowolony bardzo z driftującego Skyline'a. Trzymajcie się, na razie, pa pa.